mi gente con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sí no tanto y sí. Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem mamy piwo amerykańskie z browaru Flying Dog. Piwo nazywa się numero uno agave cerveza lager, uważony z nektarem z agawy i zestem z limonki. 4,9% alkoholu. Bardzo mało wiadomości na temat piwa na puszce, jak to zwykle bywa na amerykańskich piwach. Oczywiście jest nawiązany do Meksyku, mamy takiego kaktusa, nie wiadomo co, kaczkę, psa, nie wiadomo, w meksykańskim kapeluszu, wołając mole z wąsami. I z tyłu pisze po prostu no require playa, czyli niepotrzebna plaża. Coś w tym stylu. Puszka oczywiście jest w pojemności amerykańskiej 35,5 centylitra. Składnika woda, jęczmień, chmiele i drożdże. Ale to nie jest prawda. Tak naprawdę użyli 2/3 słodu monachijskiego Bon Munich i 1/3 płatków kukurydzianych Flaked Maize. Także naprawdę jest dużo, dużo kukurydzy. 1/3 kukurydzy. Poza tym agawa została, sok z agawy został dodany do fermentacji, ale już zest z limonki już tylko na leżakowanie. Także takie fajne, odświeżające piwko. Mam nadzieję. No, tak naprawdę lato. Otwórzmy, zobaczmy, co będziemy się zastanawiać. No, proszę bardzo. Nalejmy, nalejmy. No, rzeczywiście bardzo nagazowane. Bardzo jasne. Takie bardzo jasna słomka. Chociaż tak jakby lekko zamglone było to piwo. Takie coś tam, troszeczkę coś pływa. Piana duża, z dużymi pęcherzami. Coś mi się zdaje, że szybko opadnie. Także to nie jest jakieś cudo. W aromacie rzeczywiście czuć ten zest z limonki. Nawet, no, z limonki. Zastanawiałem się, czy przypadkiem nie cytryna, ale bardziej na limonkę to by to pasuje. Chociaż jak mnie uświadomiła moja córka, limonki to są po prostu niedojrzałe cytryny. No, ale rzeczywiście jest taki właśnie limonkowy smak, nie, zapach, znaczy się nie cytrynowy pełny, tylko taki limonkowy, fajny, odświeżający. Także to dominuje w aromacie. Spróbuję. No rzeczywiście kukurydziane to jest. Ma taką właśnie specjalną konsystencję. Jest przyjemne, nie powiem, jest przyjemne. Czuć taki jakby jakąś taką egzotykę w tym troszeczkę. To chyba ta agawa się odzywa. Tak, ale dużo, dużo kukurydzy.
wchodzą takie elementy to jest chmiel, to jest zdecydowanie chmiel, takie ziołowe, z takimi lekko metalicznymi nawet akcentami. Zdaje się, że oni użyli Hallertau i Sas, czyli Żatecki. No i to czuć. Goryczka nie jest zbyt może duża, ale jest odczuwana. Fajnie czuć te chmielowe aromaty. Zatem muszę powiedzieć, że tak jakby było czuć alkohol. To jest zadziwiające. Nie jest znowu, że aż takie mocne piwo. 4,9. Ale może to przez tą kukurydzę, ktoś to wie. A może agawę. I to kieruje nas w stronę tequili. Przecież tequila jest robiona właśnie z soku z agawy. Obzmiążą. A w każdym razie z agawy. Czyli z kaktusa. Taki lagerek właśnie z twistem. To można zdecydowanie powiedzieć. Lagerek z twistem. Bardzo taki cytrusowy, właśnie limonkowy, z taką egzotyczną domieszką. To robi robotę, jest przyjemne, zdecydowanie jest pijalny i odświeżający. A całą tą kukurydzę dodali ze względu na meksykański charakter tego piwa. No i rzeczywiście jest bardzo kukurydziane to piwo. Ale przyjemne. Nie powiem, żeby to bardzo przeszkadzało. Oczywiście jest inne. No i dlatego może jest ciekawe, że jest zdecydowanie inne. Czyli warto spróbować. Jeżeli tylko możecie. Najlepiej dobrze schłodzić i pić w gorący dzień na plaży. No zresztą, plaża jest niepotrzebna, prawda? Mam nadzieję, że film się Wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. No i Wasze zdrowie. Cześć.